W tym nagraniu zajmiemy się omówieniem zmiany energii jonizacji w okresie układu okresowego pierwiastków. Zgodnie z danymi fizykochemicznymi, pierwsza energia jonizacji litu wynosi 513 kJ na mol, berylu 899 kJ na mol, boru 800 kJ na mol, węgla 1086 kJ na mol, azotu 1402 kJ na mol, 1314 kJ na mol, fluoru 1681 kJ na mol. Ogólnie energia jonizacji wzrasta w okresie, wraz ze wzrostem numeru grupy. Oczywiście od razu widać odstępstwa od tego założenia. Energia jonizacji boru jest mniejsza od energii jonizacji berylu, mimo że bor znajduje się w grupie 13, a beryl w drugiej. Podobnie pierwsza energia jonizacji tlenu jest mniejsza od pierwszej energii jonizacji azotu. Mimo iż tlen znajduje się w 16 grupie, a azot jest położony w 15 grupie układu okresowego pierwiastku. Zanim zajmiemy się tymi odstępstwami, zastanówmy się najpierw, czemu energia jonizacji wzrasta wraz z numerem grupy w danym okresie. W tym celu przeanalizujmy konfigurację elektronową litu i berylu. Liczba porządkowa litu wynosi 3. Atom litu ma 3 protony w jądrze, więc obojętny atom ma również 3 elektrony. Konfiguracja podpowłokowa litu wygląda następująco. 1s2, 2s1. Narysujmy uproszczony schemat budowy atomu litu. W środku znajduje się jądro atomowe. W nim mamy 3 dodatnio naładowane protony i 4 neutralne neutrony. Przypomnę, że liczbę neutronów możesz wyliczyć, odejmując od liczby masowej liczbę protonów, odejmując liczbę atomową. Już wiemy, co zawiera jądro atomu litu. Teraz przejdźmy do obsadzonych powłok elektronowych. Mamy do czynienia z dwoma obsadzonymi powłokami. Powłoką pierwszą, powłoką K i powłoką drugą, powłoką L. Na powłoce K są 2 elektrony. Natomiast na powłoce L mamy 1 elektron. Wszystkie te elektrony obsadzają podpowłoki S. Podpowłokę S pierwszej powłoki obsadzają 2 elektrony, a podpowłokę S drugiej powłoki obsadza 1 elektron. Natomiast konfiguracja elektronowa atomu berylu wygląda następująco. 1s2, 2s2. Liczba porządkowa berylu wynosi 4, natomiast liczba masowa berylu wynosi 9. Ponownie mamy do czynienia z dwoma obsadzonymi powłokami. Na pierwszej powłoce, pod powłoce S, znajdują się 2 elektrony. Na drugiej powłoce, pod powłoce S, są obsadzone również 2 elektrony. Teraz zastanówmy się, czemu energia jonizacji berylu ma większą wartość niż energia jonizacji litu. Aby to wyjaśnić, uwzględnię te same czynniki, co w poprzednim nagraniu, w którym omawiałam zmianę wartości energii jonizacji w grupie układu okresowego pierwiastków. Po pierwsze, należy uwzględnić, jaki jest ładunek jądra, czyli jaki ładunek przyciąga elektron, który chcemy oderwać. Ładunek jądra atomu litu wynosi 3, ponieważ w atomie litu znajdują się 3 dodatnio naładowane protony. Neutrony mają zerowy ładunek, więc nie wpływają na wartość ładunku jądra. W jądrze atomu berylu znajdują się 4 protony, więc ładunek jądra berylu wynosi 4. Atom berylu ma większy ładunek jądra, dlatego jądro berylu bardziej przyciąga do siebie elektrony niż jądro litu. Znaczący wpływ na zmianę energii jonizacji ma również to, jak elektrony oddziałują na siebie. Więc kolejnym ważnym przyczynkiem, jaki należy uwzględnić podczas omawiania energii jonizacji, jest efekt ekranowania elektronowego. W przypadku atomu litu ekranowanie pochodzi od 2 elektronów, znajdujących się na pierwszej powłoce elektronowej. Elektrony z pierwszej powłoki odpychają elektron walencyjny, przez co zmniejszają oddziaływanie jądra na elektron walencyjny litu. Podobnie sytuacja wygląda w atomie berylu. Tutaj również mamy do czynienia z dwoma elektronami powodującymi ekranowanie elektronu walencyjnego.
W przypadku atomu berylu mamy do czynienia z jeszcze jednym elektronem na podpowłoce 2s. Elektron ten również będzie odpychał od siebie drugi elektron walencyjny. Jednak siła tego odpychania jest o wiele mniejsza niż siła oddziaływania elektronów z poprzedniej powłoki. Podsumowując, efekt ekranowania dla litu i berylu jest podobny. Ostatnim uwzględnianym czynnikiem jest odległość elektronu walencyjnego od jądra atomowego. Oba elektrony, jakie rozpatrujemy, elektron walencyjny litu i elektron walencyjny berylu, znajdują się na podpowłoce 2s. Więc oba te elektrony znajdują się w takiej samej odległości od jądra. Odległość od jądra, podobnie jak efekt ekranowania, nie będzie w tym przypadku czynnikiem różnicującym. Porównując budowę atomu litu i berylu, okazuje się, że znaczący wpływ na energię jonizacji ma jedynie ładunek jądra, ponieważ tylko on jest różny dla tych atomów. Ładunek jądra atomu berylu jest większy. Beryl bardziej przyciąga elektrony walencyjne, więc potrzebna jest większa wartość energii jonizacji, dzięki której możliwym będzie oderwanie elektronu walencyjnego od obojętnego atomu. Teraz zastanówmy się, czemu energia jonizacji berylu jest większa niż energia jonizacji boru. Mimo że bor leży w 13 grupie układu okresowego pierwiastków, natomiast beryl w drugiej grupie układu okresowego pierwiastków. Zapiszmy konfigurację elektronową podpowłokową pełną dla atomu boru. Liczba porządkowa boru wynosi 5. Narysujmy schematycznie atom boru. Zobacz, na drugiej powłoce obsadzona już jest nie tylko podpowłoka S, ale również podpowłoka P. Mam nadzieję, że pamiętasz, że podpowłoka 2P ma wyższą energię niż podpowłoka 2S, przez co znajduje się ona nieco dalej od jądra niż podpowłoka 2S. W jądrze atomowym znajduje się 5 protonów i 6 neutronów. Na pierwszej powłoce, podpowłoce S, mamy 2 elektrony. Na podpowłoce S drugiej powłoki również znajdują się 2 elektrony. Natomiast na podpowłoce P drugiej powłoki znajduje się 1 elektron. Gdybyśmy uwzględnili tylko ładunek jądra, okazałoby się, że energia jonizacji boru powinna być większa niż energia jonizacji berylu. Porównajmy pozostałe czynniki. Efekt ekranowania w atomie berylu już omówiłam. Teraz przejdę do atomu boru. Elektrony walencyjne boru, tak samo jak elektrony walencyjne berylu, znajdują się na drugiej powłoce. Jednak elektron najbardziej oddalony od jądra znajduje się na podpowłoce P. Ten elektron jest ekranowany od jądra już nie tylko przez elektrony z pierwszej powłoki, ale również przez dwa elektrony z podpowłoki 2s. Więc efekt ekranowania jest tutaj większy niż w przypadku ekranowania elektronu walencyjnego w atomie berylu. Kolejna rzecz, na jaką należy zwrócić uwagę, to odległość elektronu od jądra atomowego. W atomie boru ta odległość jest większa niż w atomie berylu. Podsumowując, mimo że ładunek jądra boru jest większy niż ładunek jądra berylu, to odległość od jądra najbardziej oddalonego elektronu w atomie boru jest większa niż w atomie berylu. Dodatkowo efekt ekranowania w atomie boru również jest większy niż w atomie berylu. Więc w efekcie końcowym łatwiej jest oderwać elektron od atomu boru niż od atomu berylu. Stąd też mniejsza wartość energii jonizacji dla atomu boru. Kolejnym odstępstwem od ogólnej tendencji jest większa wartość energii jonizacji dla atomu azotu aniżeli dla atomu tlenu. Tu ponownie widać, że ładunek jądra tlenu jest większy niż ładunek jądra atomu azotu. Jeśli zapiszemy sobie konfigurację elektronową, okazuje się, że elektrony walencyjne znajdują się na tych samych powłokach i podpowłokach. Jednak zapiszmy konfigurację powłoki walencyjnej dla obu rozpatrywanych atomów w sposób klatkowy. Na jednym orbitalu podpowłoki P w atomie tlenu są obsadzone dwa elektrony. Jest to bardzo niekorzystne energetycznie.
Stąd też ten jeden nadmiarowy elektron na podpowłoce 2P w atomie tlenu łatwiej oderwać niż elektron walencyjny z podpowłoki 2P atomu azotu, w którym podpowłoka P jest połowicznie zapełniona. A jak to prawdopodobnie wiesz z poprzednich nagrań, jest to bardzo korzystne energetycznie, aby podpowłoka P była zapełniona połowicznie bądź całkowicie. Skoro elektron atomu tlenu jest łatwiej oderwać niż elektron walencyjny znajdujący się na podpowłoce 2P atomu azotu, to wiesz już, czemu pierwsza energia jonizacji atomu tlenu jest mniejsza niż pierwsza energia jonizacji atomu azotu. Ogólnie warto pamiętać, że energia jonizacji wzrasta ze wzrostem numeru grupy w okresie. Jednak również ważnym jest, aby pamiętać, że na energię jonizacji nie tylko wpływa ładunek jądra, ale również odległość elektronu od jądra, a także efekt ekranowania. Im większy efekt ekranowania i im większa odległość jądra od elektronu, który będzie ulegał jonizacji, tym mniejsza energia jonizacji. Natomiast im wyższy ładunek jądra, tym wyższa energia jonizacji.